4 czerwca Dessa Unicum organizuje aukcję XIX wiek Modernizm Międzywojnie. Prezentujemy na niej ponad 60 obiektów, a pośród najjaśniej świecących gwiazd tej aukcji znajdują się dwa obrazy Jacka Malczewskiego. Wiosna, namalowana w 1914 roku, oraz Ad Astra, powstała w 1917 roku. To właśnie prace Jacka Malczewskiego należą do najdrożej sprzedanych obrazów na polskim rynku sztuki. Wiosna i Ad Astra spotkały się w 1939 roku, latem, krótko przed wybuchem II wojny światowej, na wystawie monograficznej Malczewskiego w Pałacu Sztuki w Krakowie. Dzisiaj, po ponad 80 latach, można oglądać je razem, tutaj wspólnie, w Domu Aukcyjnym Dessa Unicum. To, czego widzowie muzeów i galerii na ogół nie widzą, to odwrocia prac, które opowiadają fascynujące historie dotyczące ich pochodzenia. Zarówno Wiosna, jak i Ad Astra posiadają na odwrociu nalepki. Nalepki wystawowe z 1939 roku, które dowodzą, że te obrazy spotkały się w krakowskim Pałacu Sztuki na chwilę przed wybuchem II wojny światowej. Jedną z największych gwiazd rzeźby polskiej około 1900 roku był Wacław Szymanowski. Dzisiaj znany publiczności przede wszystkim jako autor pomnika Chopina w warszawskich Łazienkach, natomiast około 1900 roku bardziej znany jako malarz. Autor wielkich rodzajowych obrazów, w tym największego w swojej karierze dzieła, obrazu Upał, który widzą Państwo za mną, obrazu, który zaginął na ponad 100 lat. To wielkie wydarzenie i wybitne dzieło polskiego modernizmu. Skala obrazu Wacława Szymanowskiego, Upał, robi ogromne wrażenie. To ponad 3-metrowej szerokości płótno, które artysta wypełnił prozaiczną sceną. Nie przedstawił wielkiej akademickiej historycznej kompozycji rodem z malarstwa Jana Matejki, a wyobraził polski letni pejzaż przemierzany przez chłopa. Mela Mutter to pierwsza dama szkoły paryskiej, a więc międzynarodowej kolonii artystycznej, która rozwijała się w Paryżu między I i II wojną światową. W latach 1919-1923 artystka weszła w szczególnie inspirujący kontakt z przyjacielem, artystą i kubistą Albertem Glezem. Pod jego wpływem zaczęła eksperymentować z tym awangardowym kierunkiem. Akt kubistyczny prezentowany w Domu Aukcyjnym Dessa Unicum to chyba jedyne takie dzieło, w którym mierzy się z kanonicznym tematem kobiecego aktu, ale naznacza je bardzo śmiałym, radykalnym wizerunkiem znanym z malarstwa kubistów.